Wiele. Może sobie myślicie, człowieku, mówisz nam takie wielkie i wzniosłe rzeczy, a przecież nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak mi jest ciężko, jak ja mam problem. Wiecie, przypomina mi się taka historia, jak 2000 lat temu w Izraelu pewnemu człowiekowi rozchorowała się śmiertelnie córka. I wiecie, ten człowiek miał naprawdę poważny problem, bo w tamtym czasie nie tak łatwo było uleczyć małe choroby, nie mówiąc o ciężkich chorobach. Ale ten człowiek, ten ojciec nie poddawał się. Ten człowiek postanowił znaleźć rozwiązanie. Ten człowiek dowiedział się o tym, że jest gdzieś taki kaznodzieja, który nazywa się Jezus, który pochodzi z jakiegoś Nazaretu. Ten człowiek dowiedział się i wyszedł na spotkanie z tym Jezusem. Szedł daleko, ale znalazł go. Szedł i znalazł go. Szedł do niego i powiedział: Panie, córka moja umiera, przyjdź i uzdrów ją. Jezus powiedział: dobrze, pójdę. Wiesz, co powiedział Jezus? Dobrze, pójdę. Jezus nie powiedział: przyjdę później. Jezus nie powiedział: nie mam czasu, albo mam zbyt wielkie rzeczy do zrobienia. Powiedział: pójdę z tobą. I poszli. Szli. I na ich spotkanie, mniej więcej w połowie drogi, wyszła rodzina tego człowieka, płacząca, zawodząca. Powiedzieli: nie truć już nauczyciela, ponieważ córka twoja umarła. Ale przyjaciele, kiedy ten ojciec był bliski załamania, Jezus spojrzał w jego oczy i powiedział: nie bój się, tylko wierz. On powiedział: nie bój się, człowieku, tylko trwaj w tej wierze, która przyprowadziła cię aż w to miejsce. I szli dalej, szli do miejsca, gdzie leżały zwłoki dziewczynki. I kiedy weszli do domu, cała rodzina zawodziła, płakali, krzyczeli. Ale Jezus nie płakał i nie krzyczał razem z nimi. Jezus wszedł do pokoju, wziął dziewczynkę za rękę i powiedział: wstań, wstań, i wskrzesił ją z martwych. Jezus ją wskrzesił z martwych. Widzisz, może twój problem jest większy niż problem tego człowieka. Może jest większy. Ale jeżeli nie jest większy, to wiedz o tym, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią właśnie na twój problem. To Jezus Chrystus jest odpowiedzią na twój problem każdego rzędu. Czy to jest problem natury zdrowotnej, czy to jest problem natury emocjonalnej, rodzinnej, jakiejkolwiek. Jezus Chrystus jest odpowiedzią. On oczekuje, że przyjdziesz do Niego, że skorzystasz z tego, co się stało na krzyżu Golgoty 2000 lat temu, że skorzystasz z tego, że Jezus stał się grzechem, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą, że skorzystasz z tego, że Jezus rozchorował się chorobami naszymi, że skorzystasz z tego, że skorzystasz z wybaczenia grzechów, z łaski, z mocy. Nie myśl sobie, że twój problem jest zbyt wielki dla Jezusa. Jezus jest odpowiedzią. Jezus jest odpowiedzią. Dzisiaj na ulicy Przebieg 4 o godzinie 18:00, za 2 godziny, będziemy mieć wieczór, w którym będziemy się spotykać z Jezusem. Zapraszam Cię. Zapraszam Cię dziś na spotkanie z Jezusem. Ulica Przebieg 4. Godzina 18:00. Spotkanie z żywym Bogiem. Zupełnie za darmo. Przyjdź i doświadcz Bożej mocy. Przyjdź, doświadcz uzdrowienia, uwolnienia, wyswobodzenia. Przyjdź, zrób ten krok. Zrób jak ten człowiek sprzed 2000 lat. Idź z wiarą i weź swój cud.